żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. 1 grudnia. Żywot świętego Eligiusza, biskupa. Żył około roku pańskiego 659. Eligiusz Święty urodził się w roku 588 we Francji. Majętni i pobożni rodzice wychowali go jak najstaranniej, wszczepiając w młode serce bojaźń Bożą i miłość bliźniego. Ponieważ uzdolniony chłopiec czuł w sobie nieprzeparty pociąg do rękodzielnictwa, ojciec oddał go w naukę do sławnego złotnika Abbo w mieście Limoges, znakomitego artysty i męża słynnego z poczciwości. Pilność, zręczność i pokora Eligiusza zjednały mu przychylność mistrza i powszechny szacunek mieszkańców. Wszystkim podobała się skromność, uczynność i dobre obyczaje chłopca. Ci, co go bliżej znali, budowali się pobożnością, z jaką przystępował do sakramentów świętych. Wyzwolony na mistrza, pośpieszył Eligiusz do Paryża i pracował u podskarbiego królewskiego Bobona. Król Klodoveusz II nakreślił plan budowy wspaniałego krzesła tronowego i wskutek polecenia Bobona powierzył wykonanie Eligiuszowi, dając mu potrzebny do tego materiał złota i drogich kamieni. Ten wywiązał się z położonego w nim zaufania ku jak największemu zadowoleniu króla, a wkrótce zrobił drugie takie krzesło z równą starannością wyrzeźbione, do którego użył reszty złota i drogich kamieni. Król umieścił zdolnego artystę przy swym dworze i zaszczycił go zupełnym zaufaniem. Teraz otworzył mu się obszerny zakres pracy. Monarcha i najwyżsi dostojnicy zamawiali u niego najrozmaitsze sprzęty, naczynia i ozdoby ze złota, srebra i drogich kamieni, lecz najmilszym jego zajęciem było wyrabianie krucyfiksów, medali z wyobrażeniem Matki Boskiej, skrzyneczek do relikwii, kielichów i narzędzi kościelnych. Wyroby jego podziwiano i drogo płacono. Pracując dla króla i wysokich panów, nie zapominał o koronie, którą pragnął w Królestwie Niebieskim przyozdobić swe skronie. Pod kosztowną, złotolitą szatą nosił włosienicę, podczas pracy ciągle odmawiał modlitwy i miał przed sobą otwartą księgę do nabożeństwa. Zwykle nic nie jadł aż do wieczora, a znaczne dochody dzielił między biednych. Ubodzy zbiegali się zwykle do jego domu, jak pszczoły do miododajnej lipy. Szczególnie litował się nad jeńcami wojennymi, których wystawiano na sprzedaż na rynku. Skupował czasami po 20, 30, a nawet po 100 mężczyzn, niewiast i dzieci naraz i na ten wypadek poświęcał nie tylko całą gotówkę, ale sprzedawał ruchomości. Wyrabiał im list wolny i puszczał w strony rodzinne, albo też utrzymywał dopóty swym kosztem, póki nie doszli do chleba. Następca Klodoveusza II, Dagobert I, darował mu włość Zioliniak w pobliżu miasta Limoges. Eligiusz założył tam niezwłocznie klasztor benedyktynów i zlecił im, aby się za niego modlili. W dokumencie dotacyjnym powiada, pomnąc na moje grzechy, a spodziewając się przebaczenia boskiego, stawam przed wami jako publikan, daję wam rzecz małą w zamian za wielką, ziemską za niebieską, doczesną za wiekuistą. Dom w Paryżu zamienił na klasztor żeński, gdy przy budowie spostrzegł, że mularz posunął mury o stopę za daleko na cudzy grunt, sam się przed królem z płaczem oskarżył. Rozrzewniony taką sumiennością monarcha, zwrócił się do dworzan i rzekł: urzędnicy moi oszukują i wyzyskują mnie grubo, a Eligiusz drży, że przywłaszczył sobie kilka stóp obcego gruntu. Nie dziw, że król często zasięgał jego rady i używał go do spraw najważniejszych. Eligiusz służył mu wiernie i mądrze, a wpływu swego używał na korzyść kościoła. Nie brakło i jemu przeciwników i wrogów, ale niezachwiana jego stałość i otwartość w niwecz obracała ich intrygi. W roku 630 obrano go na synodzie biskupem diecezji Noyon, lubo jeszcze nie miał święceń kapłańskich. Z niechęcią tylko i nietajonym wstrętem przyjął ofiarowane dostojeństwo. Przyjąwszy jednak święcenia, oparł się prośbom i naleganiom króla, który pragnął zatrzymać go na swym dworze. Pośpieszył przeto do swych owieczek. W diecezji jego, obejmującej Flandryję i Brabancję, sięgającej do Morza Północnego, było w wielu miejscach jeszcze mnóstwo pogan. Eligiusz starał się najprzód o moralne podniesienie duchowieństwa i ożywienie wiary w świeżo ochrzczonych. Łagodność i dobroć jego wiele dobrego zdziałały. Potem rozpoczął apostolską pracę wśród ludności pogańskiej. Dzicz barbarzyńska przyjęła go z nieufnością, stawiała mu zacięty opór i groziła nawet śmiercią. Gorliwość jego niezachwiana, dobroć i szczodrobliwość utorowały mu drogę do serc. Powoli poczęli znajdować upodobanie w naukach jego, burzyli swe bałwochwalnice i ołtarze i prosili o łaskę chrztu świętego.
W okolicy miasta Nimes oddawała się ludność namiętnie tańcom i hulatyce. Eligiusz prosił Boga, aby ich oświecił i dał im widzieć, jakiemu Panu służą, oddając się tańcom i niecnym igrzyskom. I stało się, że 50 z nich opętał szatan i strasznie dręczył. Święty biskup pocieszył skruszonych tymi słowy: nie lękajcie się, ale uważcie, jakiemu Panu służycie, wyprawiając tańce i depcąc przykazania Boże. Ku przestrodze waszej, a na karę tych zaślepionych, opętanie ich trwać będzie rok cały, po czym odzyskają zdrowie. Po upływie roku pokropił Eligiusz opętanych święconą wodą i byli wolni od czarta. Dożywszy podeszłego wieku, umarł dnia 1 grudnia 659. Królowa Batylda wystawiła nad jego grobem piękny grobowiec w Noyon, gdzie po dziś dzień przechowują się jego relikwie. Nauka moralna. W powyższym opisie żywota świętego Eligiusza uderza nas nade wszystko jego nieposzlakowana uczciwość i rzetelność, jakiej dał dowody, gdy się jeszcze trudnił złotnictwem. Bez ściągnięcia na siebie podejrzeń, mógł sobie przywłaszczyć resztki powierzonego sobie złota i klejnotów, ale byłby się dopuścił grubego wykroczenia przeciw uczciwości, która tak rzadką w naszych czasach jest cnotą. Zastanówmy się pokrótce, na czym uczciwość polega i w czym się pokazuje. Po pierwsze, uczciwym jest, kto względem bliźniego tak się zachowuje, że każdej chwili może zdać i jemu, i Bogu, i własnemu sumieniu ścisły rachunek ze swego postępowania. Uczciwym jest, kto każdemu oddaje, co mu się należy, to jest cześć, komu cześć, pieniądze, komu pieniądze, cło, komu cło, wdzięczność, komu wdzięczność się należy. Uczciwym jest, kto dotrzymuje danego słowa i obietnicy, kto nikomu nie schlebia, nie kłamie, nie oszukuje, nikogo nie wyzyskuje. Uczciwym jest, kto nikomu nie pomaga do pokrzywdzenia, oszukania i poszkodowania trzeciej osoby. Uczciwym jest, kto nie słucha plotek i obmów, lecz gani potwarce, szyderce i szarpiącego cudzą sławę. Uczciwym jest, kto staje po stronie osoby, którą ktoś chce pokrzywdzić, kto się za nią tak ujmuje, jakby sam doznał pokrzywdzenia i tym sposobem postępuje za radą świętego Pawła. Niech każdy patrzy nie na to, co swoje, lecz co jest cudzą własnością. Po drugie, uczciwość jest niejako wypływem i wynikiem prawdziwości Boga. Jeśli mówimy, Bóg jest prawdą, przyznajemy tym sposobem, że nie błądzi, nie kłamie, wola Jego święta jest i dlatego też obmier złą i wstrętną Mu jest wszelka obłuda i kłamstwo. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Znaczy to, że dał człowiekowi wolę na to, aby umiłował i wyznawał prawdę. Jeśli cała istota i godność nasza polega na podobieństwie do Boga, to też pierwszym i najgłówniejszym obowiązkiem naszym winno być, abyśmy się stali rzeczywiście podobnymi Bogu, jak Bóg miłowali prawdę i zawsze mówili prawdę jak On, bo tylko prawda uzacnia nas wobec Boga i ludzi. Modlitwa. Boże, któryś świętego Eligiusza, wyznawcę i biskupa Twojego, obdarzył przedziwną delikatnością, racz nas miłościwie uchować za Jego pośrednictwem od wszelkiego zaślepienia na sumieniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękujemy Wam, kochani darczyńcy, że jest Was coraz więcej, dzięki temu możemy dokładniej planować działania nauk katolickich. Dla tych, co nie wiedzą, pod filmem znajduje się przycisk Wesprzyj lub Podziękuj. Jeżeli chcesz ofiarować stałą jałmużnę dla nauk katolickich, to kliknij Wesprzyj i wybierz próg, jaką kwotą jałmużny chcesz nas wspierać, natomiast jeżeli chcesz nas wesprzeć jednorazowo, to wybierz przycisk Podziękuj. To dzięki Waszym jałmużnom udało się zrealizować cykl żywotów świętych i wcześniejsze cykle nauk, ale i dzięki temu, że jest Was coraz więcej, to nauki się rozrastają i mogą tworzyć bardziej profesjonalne treści, więcej nauk i bardziej działać, aby nawracać ludzi i pomagać katolikom w wierze. Z serca ogromne Bóg zapłać, kochani. Przypominamy, że wszyscy nasi darczyńcy są otoczeni modlitwą przez naszych kapłanów. Dodatkowo raz w miesiącu odprawiana jest msza święta za każdego darczyńcę. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.